dobry, szanowni państwo. Witam bardzo serdecznie na briefingu prasowym przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, pana Grzegorza Napieralskiego. Ważne oświadczenie w związku z wypowiedzią, ważną wypowiedzią pana premiera Donalda Tuska z ostatnich dni. Bardzo proszę, oddaję głos pan przewodniczący Grzegorz Napieralski. Donald Tusk złożył wczoraj bardzo ważną deklarację, ważną dla Polaków i dla Polski. Otóż powiedział, że jeżeli przegra Platforma wybory, to nie będzie Donald Tusk tworzył rządu i nie będzie ubiegał się o to, aby stworzyć rząd w Polsce. Oświadczam, że jeżeli tak się stanie i Platforma Obywatelska przegra choćby o 0,5%, to będzie to przegrana Donalda Tuska. Ale nie może być to przegrana Polski. Przypominam projekt 4 RP. Kiedy oddaliśmy władzę w roku 2005, Sojusz Lewicy Demokratycznej zostawił budżet w dobrej kondycji. Przypominam nadwyżkę budżetową. Wprowadziliśmy Polskę do Unii Europejskiej, był wzrost gospodarczy. W Polsce była dobra koniunktura. I przypominam, co wydarzyło się wtedy, kiedy pojawił się projekt 4 RP. Zobaczcie państwo, co może wydarzyć się, kiedy odbudowany zostanie projekt 4 RP w czasie kryzysu. Skoro Donald Tusk nie chce budować większości w parlamencie, kiedy Platforma przegra, to ja oświadczam, jestem gotowy do rozmów z Platformą Obywatelską i budować większość. Większość, która patrzy w przyszłość bez obaw i chce zbudować Polskę nowoczesną, otwartą. Jestem gotowy rozmawiać z Platformą Obywatelską nawet bez Donalda Tuska, aby projekt 4 RP po raz kolejny nie powrócił. Jestem gotowy do rozmowy o tym, aby Polska miała dobry rząd, modernizacyjny i otwarty, aby projekt 4 RP nie powrócił.